Bajeczki Maszy. Wiecie, po co się tabliczki mnożenia uczę? Tak sobie pamięć ćwiczę, ponieważ jak pamięć niewyćwiczona, to oto co się może przydarzyć. Alibaba. Dawno, dawno temu, na dalekim wschodzie, żyli dwaj bracia, Kasim i Alibaba. Starszy brat dostał w spadku i młyn, i osła, i kota. A młodszy nic nie dostał. Podrapał się Alibaba po głowie i mówi: mój starszy brat jest bogaczem. Nie da mi jednak ani okruszka chałwy, ani łyżki sorbetu. A coś trzeba wymyślić. Długo myślał Alibaba, aż w końcu oświeciła go taka myśl: nazbieram w lesie chrustu, sprzedam go na bazarze, a za zarobione pieniądze kupię sobie pierożka. I wyprawił się Alibaba do lasu. Chodzi tam, zbiera różne gałązki, nagle słyszy świst, tętent, krzyki. Wystraszył się Alibaba. Przepadła moja głowa. Pewnie rozgniewałem złe dżiny. Ale okazało się, że nie złe dżiny, a zwyczajni rozbójnicy i kufer ze skarbami. A ten ich kapitan krzywonogi, herszt jednonogi jak wrzaśnie. Sezamie, otwórz się! Wszystko się zatrzęsło, ziemia zadrżała i w skale tajne wrota się otworzyły. Rozbójnicy szybciutko wnieśli kufer do jaskini, tak żeby nikt nie widział. Oni myśleli, że nikt nie widział. Ale Alibaba nie na darmo w szkole prymusem był. On wszystko widział i wszystko słyszał. No i jak rozbójnicy odjechali, wyszedł Alibaba z krzaków i mówi: Sezamie, otwórz się! I tak Alibaba znalazł się w baśniowej jaskini. Jakich tam skarbów nie było! W pierwszej komnacie złoto, srebro i drogocenne kamienie. W drugiej najrozmaitsze zabawki, lale i piękne talerze. Dwa misie na skuterze, zjeżdżalnie słoniowe, wielkie i kolorowe. Alibaba tylko chwilkę tam sobie kolejką pojeździł i do trzeciej komnaty poszedł. A tam stroje piękności niewidzianej. Suknie balowe, spódniczki rozmaite, bluzeczki z bufkami, a jeszcze i pantofelki takie różowe, śliczne. Z wierzchu kwiatuszki, z boków złotem obszyte. Alibaba postanowił te pantofelki przymierzyć, a one go naraz poderwały do góry i jak nie poniosą... Alibaba krzyknął: Sezamie, otwórz się! I wyleciał z jaskini. A jaki radosny! W takich pantofelkach to ja migiem cały chrust na bazar dostarczę. Sprzedał Alibaba na bazarze chrust i kupił sobie pierożek. A tu nie wiadomo skąd brat Kasim się pojawił. Mój ty czcigodny! Skąd wziąłeś pieniądze? Za co pierożka kupiłeś? Przyszło Alibabie opowiedzieć mu o tajemniczej, baśniowej jaskini i sekretne hasło na małej karteczce zapisać, żeby brat o tym nie zapomniał. A Kasim poleciał do tych tajnych wrót i czyta: Sezamie, otwórz się! I wszedł zaraz do środka skarbów szukać. I tylko jego osiołek karteczkę złapał. Kasim napełnił worek rozbójniczymi skarbami i ledwie go dotaszczył do wyjścia. Odsapnął i mówi: wedle mego życzenia, za sprawą wielkiego kamienia, otwórzcie się ciężkie wrota, niechaj mnie wypuści grota! A to drzwi się nie otwierają. Zaczął Kasim w nie stukać, nie otwierają się. Zaczął Kasim w nie głową walić i nagle drzwi się otworzyły, a na progu herszt stoi. A czemu ty, wielce czcigodny, drzwi mi niszczysz? Bo zapomniałem, jak się nazywają te małe nasionka, którymi bułeczki się posypuje. Odpowiada mu Kasim. To czemu masz taką słabą pamięć? Pyta herszt. Ćwiczyć trzeba. Dam ci księgę baśni, nauczysz się ich na pamięć. Będziesz mi je przed snem opowiadać. Jak mi wszystkie opowiesz, wtedy cię do domu wypuszczę. A póki co, łaskawco, jesteś u mnie w niewoli.
Ile czasu przez swoją głupotę Kasim przesiedział w jaskini, tego dokładnie nie wiem. Mówią, że aż 1000 dni i 1001 noc. Więc ja wam radzę, karteczkami się nie posługujcie! Ćwiczcie pamięć! Ale żeście tu bałaganu narobili! Znowu muszę po was sprzątać. Ja i tak cały dzień haruję, jak... dziewczynka Kruszynka. A, właśnie! Wiecie kto to? Zaraz opowiem. Żyła sobie dziewczynka Kruszynka. Dziewczynka Kruszynka. Wstawała dziewczynka o rannej zorze i przez calutki dzień pracowała i pracowała, pracowała i pracowała. Ale to wszystko przez to, że zła macocha jej tak kazała. A rodzone córki złej macochy jedyne co robiły, to na piecu leżały i bułeczki wcinały. A dziewczynka Kruszynka i izbę pozamiata, i w piecu rozpali, a potem jeszcze i krowę pójdzie wypasać. Krówka sobie trawkę na polanie skubie, a dziewczynka Kruszynka nawet poskubać nie ma czego. Bułeczek jej nie dają, a tylko obowiązki nowe. Zła macocha kazała jej 3 worki przędzy uprząść, a potem płótna zeń utkać. Nawet krowie żal się zrobiło Kruszynki. Przeżuła krasula kęs trawy i mówi tak. Wiesz co? Wejdź mi do ucha, a jak drugim wyjdziesz, to wszystko ciach i będzie gotowe. I rzeczywiście, jak krowa powiedziała, tak się stało. Rozzłościła się wtedy zła macocha. Na drugi dzień nowe zadania wynalazła. Weź ten kawałek materiału i do wieczora uszyj mi z niego modną suknię. I córeczko moim też poszyj nowe sukienki. Patrzy dziewczynka Kruszynka, a skrawek maleńki. A zła macocha jeszcze dogaduje. A 7 sukienek możesz uszyć? Mogę. Co mam nie móc? Odpowiedziała Kruszynka. Wtedy posłała macocha swoje córki, żeby podejrzały, kto Kruszynce pomagać będzie. Dzień był upalny. Siedzą macochowe córki pod drzewkiem i przysypiają. Ciepłe słoneczko takie rozleniwiło, a dziewczynka Kruszynka śpiewa im kołysankę. A tu nowe nieszczęście. Macocha nie wytrzymała do wieczora i sama śledzić dziewczynkę Kruszynkę przyleciała. No i oczywiście wyśledziła, jak krowa pomagała Kruszynce. Rozzłościła się macocha i mówi: zabierz mi stąd zaraz tę paskudną krowę do ciemnego lasu, wilkom na pożarcie! Zapłakała dziewczynka Kruszynka. Ale co było robić? Powiodła swoją ulubioną krówkę na stracenie. Długo, długo błąkały się po ciemnym lesie, ale wilków żadnych nie znalazły. Znalazły za to dom wysoki, ale w nim nikogo. Pajęczyny po kątach, na podłodze brud i naczynia niepomyte. Dziewczynka Kruszynka przywiązała krasulę i zaczęła porządki robić. A jak wszystko wysprzątała, to tak się zmęczyła, że tylko na minutkę się położyła, żeby odpocząć. I zaraz usnęła. Ale w tym czasie do domu wróciło 7 krasnoludków. 7 dzielnych wojaków. A z nimi razem przepiękny królewicz. I ten królewicz pyta: a czyja to krowa muczała? Nie wiemy, odpowiadają krasnoludki. A królewicz znowu pyta: a kto tu u nas w domu tak pięknie wysprzątał? Nie wiemy, odpowiadają krasnoludki. A kto mój talerz ulubiony wreszcie domył? Tego też nie wiemy. Nagle królewicz zobaczył dziewczynkę Kruszynkę i pyta: a cóż to za śpiąca ślicznotka? A krasnoludki mu odpowiadają: to pewnie ona twoją podłogę domyła. Ona wszystko wysprzątała i to jej krowa muczała. Zdziwił się królewicz i mówi: no, to trzeba ją za to pocałować. Oczywiście nie krowę, tylko śpiącą ślicznotkę. I pocałował dziewczynkę Kruszynkę, a ona od razu się obudziła. Zobaczyła prześlicznego królewicza
i zakochała się od pierwszego wejrzenia. Zrobili wesele i żyli długo i szczęśliwie. Więc mówię wam, jeśli pracowici, uczciwi i porządni będziecie, to żyć będziecie długo i szczęśliwie. Wersja polska na zlecenie. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na